should have acted. They are already here. The Elder Scrolls told of their return. Until the time after Oblivion opened, when the sons of Skyrim would spill their own blood. Dobry wieczór, witam wszystkich fanów The Elder Scrolls 5 Skyrim, witam was w Twierdzy Świtu. Zaczynamy z miejsca, w którym skończyliśmy przygodę w ostatnim odcinku. Witam was wujek Bohun i... Ania. Ania, córeczka wujka Bohuna, która również co robi ze Skyrimem? Właśnie oklątam, no i nakrywam statusiem. Tak jest, bo my uwielbiamy Skyrima. Tutaj przed nami jest Serana. Słyszymy też różne dźwięki, ktoś tam się krztusi. Tutaj jest nasza Serana. Ja was tutaj jeszcze muszę uprzedzić, że będą mi się tutaj pojawiały komunikaty takie, które pojawiają się zaraz przy rozpoczęciu nowej rozgrywki. Dlaczego tak się będzie u mnie działo? Ano dlatego, że robiłem format komputera, bo instalowałem nowy soft. Nie tylko nowy soft, ale wymieniałem również komponenty komputera i instalowałem na nowo Skyrim, a w związku z tym mogą nastąpić takie zjawiska. Ja już wiem teraz na pewno, że będę musiał jeszcze raz zakupić konia, moją Ani z Białej Grani, ponieważ z rozpoczęciem tej rozgrywki tego konia po prostu nie będę miał. Serana nam tutaj towarzyszy, dołączyła do nas. Już wiemy z poprzedniego odcinka, że Seranie nie podobało się to, jak postępuje jej ojciec. Nie do końca jeszcze wiemy, gdzie ma drugie dno ten cały konflikt rodzinny. Mam nadzieję, że się dowiemy w dzisiejszym odcinku. Jeszcze sam nie wiem, co dzisiaj będziemy robić, ponieważ ja odcinków nie reżyseruję. Podejmuję decyzję dopiero wtedy, gdy odpalam grę. Tutaj mamy wyhodowanego trolla, opancerzony troll śnieżny, który jest do naszych usług. Do tej pory zawsze walczyliśmy z tymi zwierzakami, z tymi bestiami, można powiedzieć. Tym razem mamy jednego z nich po swojej stronie. Jak widzimy, jest on nieźle opancerzony. Zaraz zobaczymy sobie w guide, co możemy wykonać dzisiaj i zaplanujemy sobie odpowiednią strategię. Chcę wam też... Tak, ze względu... Pierwszy raz widzę tego trolla. Nie widziałaś wcześniej tego trolla? Jakim cudem? Aha, bo ty poszłaś na kolację wtedy, wiesz, no pamiętasz? Właśnie. A ja tego trolla dostałem. Od tego pana drugiego, co siedział sobie na skale, co z tymi niedźwiedziami miał problem, wiesz? No właśnie o to mi chodziło. A więc tak, zobaczmy sobie przede wszystkim, co możemy dzisiaj wykonać, żeby tak nie pałętać się bez, wiecie, bez celu. W końcu to jest RPG, tak? Proroku. Serana mówi mi, że jej ojciec próbuje zdobyć władzę nad Słońcem poprzez wypełnienie proroctwa zapisanego w pradawnych zwojach. Może je odczytać tylko kapłan ćmy. Wyruszamy więc na jego poszukiwanie. Czyli już wiemy, że ten wielki mój... mógłby być mój wielki teściu, czyli byliśmy tam, pamiętacie, w poprzednim odcinku byliśmy u niego na wyspie. Ja nie przyjąłem jego prezentu, on chciał, żebym po prostu przyjął jego krew, stał się wampirem. Ja niestety jakoś tak nie ten tegę z tymi wampirami. Ja tam wolę nie mieć nic do czynienia ze wszelakimi, że tak powiem, wampirami. Aczkolwiek odrzuciłem tą jego propozycję, no i on mnie po prostu stamtąd wypędził, wróciłem się z powrotem do Tolana, czy jakoś się na Aniu nazywał, podpowiedz mi. Tolan, ale Tolan chyba nie żyje, bo Tolan to był ostatni strażnik chyba, tak? Strażnik Stendara, chyba tak mi się dobrze wydaje. Ja już też nie pamiętam, kurczę, nie graliśmy 2 tygodnie i mam zaniki pamięci. Jak chodzi o Skyrim. Jeżeli chodzi o Skyrim, tak. Wiesz, tu jest taka, taka fabuła, w której czasami można się zapomnieć. Jest taka fabuła typowo przygodowa. Zobaczmy, co jeszcze. Możemy rozproszyć mrok. Gunmar daje mi zadanie. W miejscu zwanym Jaskinia Złamanego Kła żyje wampirzy władca. Ma zginąć. Gunmar to jest właśnie ten gościu, który dał mi tego trolla i on miał do mnie zadanie. Mam też zadanie od tej babki, to znaczy od tej, kurczę, widzisz, znowu zapomniałem, Sorinę, którą spotkaliśmy tam gdzieś na drugiej stronie mapy, pamiętasz? Ona wtedy stała przy tej szkatułce i tam, gdzie ja wcześniej wykonywałem questa, ona tam szukała po prostu krasnoludzkich artefaktów, ja po prostu stamtąd to wcześniej zabrałem.
Sorin rozkazuje mi odzyskać schemat ulepszonej kuszy z miejsca zwanego jaskinia Kamiennego Potoku. Przedmiot ten zostanie wykorzystany do opracowania nowej technologii, która wspomoże obrońców świtu. I ja bym się tak najchętniej tym questem właśnie zajął, ponieważ coś czuję, że moja kusza, która jest już dobra, może być jeszcze lepsza i dlaczego miałbym jej nie ulepszyć, gdy cała przygoda właściwie z DLC Downguard jeszcze przede mną jest. Więc zobaczmy sobie na mapie, gdzie to jest. Jaskinia znajduje się gdzieś mniej więcej tutaj, a ja znajduję się gdzie? A my gdzie znajdujemy się, Aniu? Tu jest kapłan ćmy. Mhm. Czyli dobrze, mamy po drodze... Kurczę, gdzie ja jestem? Gdzie ten mój marker jest? Nie umiem znaleźć mojego markera. Aha, ja jestem tutaj, więc tak, muszę jechać na pękninę. Tutaj do góry pojadę sobie. Do jaskinia Kamiennego Potoku, a potem pojedziemy zapytać się o jego mościa kapłana, dowiemy się coś więcej o tych. Ze względu na to, że nie mam konia, ja muszę go nakupić na nowo, więc pożegnamy się z Anis, a kupimy sobie nowego tutaj białej, albo zresztą nie, polecimy sobie z buta. Zrobimy tak. Historia polowania na wielkiego kapłana ćmy. Kiepska lektura. Ale o co chodzi? O, tutaj właśnie Serana mówi nam teraz coś, już zaczyna jakiś nam wątek właśnie z tym kapłanem ćmy. Dobrze, wiesz dużo o prastarych zwojach, Serano? Wiem tyle co inni, czyli niewiele. Można by pomyśleć, że kilkaset lat spędzonych z jednym z nich coś da, ale nie. Aha, czyli coś tam wie, ale nie wie. No tak. Moja córeczka jest tutaj poszkodowana, ponieważ ona nie słyszy tego, co mówią postacie. Musimy mieć sobie myśl, że trzeba się rozdzielić. Nie. Ona już idzie ze mną. Wezmę sobie tego trolla. Zobaczymy, co on potrafi. Tork. Ha! Trollu, chodź ze mną. Czekaj, trollu, spadaj, trollu. No nieźle. To weźmiemy sobie trollu, chodź ze mną. Dobra. Fajnie, że możemy pogadać z trollami. Aczkolwiek mam dość troli w necie. Wiedziałem, że kiedyś do tego dojdzie. Wiedziałem. Dobrze, i sranie. Nie wierzył. Cały czas miej się na baczności. Jeśli możesz, unikaj snu. Sen jest dla słabych. Strzeż się. No niesamowicie bym miał ulepszone zadanie, gdybym już posiadał krew wilkołaka. Gdybym zaliczył już wszystkie questy towarzyszy, jednak ja tego nie zrobiłem, bo... Ale za to mam teraz większą hecę, tak? Czyli w każdym szaleństwie jest strategia. Dobra. Jak na razie bardzo satysfakcjonuje mnie tutaj ilość FPS-ów wyświetlanych przez Frapsa, jednak zmiana procesora zrobiła swoje. Zaraz zobaczymy. Podczas nagrywania wybija mi cały czas 60 klatek tak z obciążającym programem, jakim jest Fraps. Także bardzo mnie to cieszy. O, coś tu sapie. Aha, troll. No to chodźcie, idziemy. Dzisiaj pobawimy się troszeczkę w penetrację. Penetracja? Aniu, chciałem użyć słowa troszeczkę innego. Chciałem użyć terminu nie penetracja, tylko eksploracja. Aniu, chodzi o to, że po prostu w takiej grze jak Skyrim mamy potężną mapę, to znaczy potężny otwarty świat. To znaczy, że wszędzie, gdzie właściwie każde miejsce na mapie wskazane, możemy w każde te miejsce wskazane na mapie możemy dojść o własnych nogach. Nie musimy używać do tego przeróżnych funkcji, jak szybkie przemieszczanie się. Chodzi o to, że sami przemierzamy tą mapę, czy to na koniu, czy to na nogach. O, mamy tam jakiegoś wroga. Przygotować łuki. Kurczę, nie podoba mi się to. Ona jest wrogo nastawiona. Patrzy na mnie. Coś mi to mówi, że to jest wampir. Jeżeli ma taką postawę bojową, to jest to wampir. Jestem wręcz przekonany. Jasne, zwiadowca wampirów.
Dobrze jej nagadałaś. Idziemy. Ja tutaj mam złe strzały. Wezmę sobie zwykłe, tradycyjne. Nie poznajecie ten łuk? Coś wam ten łuk mówi? Kto tam jest? O, żeż ty w mordę nietoperza. Serana, bierz ją. Gdzie jest troll? Gdzie jest troll? Nie, no ja się tu bawię. Kurna. Bawię się łukiem. Masz nauczkę. Jak mam ją na krótkim dystansie, no to jest... Czasami tak mi się zdarzy, że bronią długodystansową walczę na krótkich dystansach i vice versa. Takie błędy od czasu do czasu mi się technicznie zdarzają, ale piękna, piękna jest ta miejscówka. A jeszcze piękniejsze jest to, że gdy patrzę w górny ekran na te wyświetlanie FPS-ów przez Frapsa na tym nowym procesorze, to ja jestem po prostu, jestem pod wrażeniem tego, co ten procesor po prostu zrobił mi z moim komputerem. To jest po prostu bajeczka. 60 FPS-ów przy nagrywaniu Frapsem na pełnych detalach, na pełnych rozdzielczościach, na wszystkim, co się ustawić da na maksa. To jest po prostu... To jest bajeczka. Troll już poległ, także troll to kiepski pomocnik. O, jest Anis, nie muszę jej kupywać. Troll też jest. Gdzieś ty był, ty trollu. Szybciej. Słońce mogę. Niezbyt dobrze działa na moją skórę, jeśli wiesz, co mam na myśli. Mała, nie popędzaj mnie, dobrze, bo strasznie tego nie lubię. Jest Anis! Nasza Anis! Koniku! Ale grafika też się polepszyła, to nie powiem. Grafika też się polepszyła. No nie, następna banda jełków. Tylko jak skończysz z nimi walczyć... Zaraz się z nimi rozprawię. To postaw swoje zdrowie, bo to jakby się... Czekaj! Niech troll ją też zaatakuje. Ja ją tutaj będę blokował, a troll niech zrobi swoje. Tak, trollu, machnij ją jeszcze raz. Ja ją będę blokował. Jaki ten troll jest tępy? Co jest? Postanowione. No, ten mnie z tyłu zaszedł. Co? Ale daje mi trochę popalić, pomimo mojego pancerza. Troszeczkę mi poszło na tym. To ja, wujek Bohun. Fu, co ja gadam, tu jestem Maximusem. Nie wiem, jak ty to znosisz. Nie narzekaj, kobieto, zupa też była za zimna i co? Zupa! Tak jest. Co ty mówisz? To kobiety to tylko narzekać umieją. Gdzie jest wezwanie konia? Call of Horse. Aha, nie spolszczyłem sobie tej modyfikacji, zapomniałem. Chodź, Anis, idziemy. Idziemy. Polecimy sobie z buta, w sumie niedaleko mamy, także spoko oko na maroko. Jak ty, Daniu, mówisz? Spoko... Spoko rokofoko. Spoko rokofoko, tak jest, damy radę. Czekaj, ja zaznaczyłem na mapie odpowiednie te... Prorok i starożytna technologia. Zobaczmy jeszcze raz, gdzie to jest na mapie. Tutaj, a my jesteśmy... Tutaj. Więc sobie zrobimy tak, do tej jaskini... Będziecie świadkami eksploracji mapy, ok? Zgadzacie się na to? Zresztą nie macie innego wyboru, bo ja tu rządzę. Jesteście skazani na moje rządy. Ja sobie tu umieszczę znacznik, tak jest. Do tego niebieskiego znacznika będziecie świadkami eksploracji mapy, a od tego niebieskiego, już poza waszą widownią, ja z moimi towarzyszami udam się po prostu do zimowej twierdzy i potem spotkamy się w zimowej twierdzy. Tak, żeby każdy z was był zadowolony, a odcinek, żeby niepotrzebnie sztucznie, nie przedłużał się niepotrzebnie sztucznie. Dobi, ja cię chyba normalnie skasuję, bo ty mnie nachodzisz. Tak to jest z niektórymi widzami, że po prostu mnie nachodzą i będę musiał z nimi zrobić porządek, jeżeli będą mnie tak dalej traktować. Do ludzi nie dociera informacja i fakt, że nie odpowiadam na komunikatory, robię dalej swoje, ale coś mi się wydaje, że ja naprawdę będę musiał zrobić z tym porządek, bo... Co jest? Znowu?
Ale czemu mnie talmorczy... Soj! Czemu mnie talmorczycy atakują? A masz, ty niedobra kobieto. Aniu, tylko nie rób tak w przedszkolu, bo ja nie będę szedł do dyrektorki się tłumaczyć. Dlaczego głowy poleciały. Ja tylko nie rozumiem, dlaczego talmorczycy mnie zaatakowali. Ja oczywiście teraz nie będę robiła, bo wolę być krzeczy. Ale oni są wampirami! Tylko jak skończysz... Ale co jest? Lepiej sprawdź, czy nie rzucili na ciebie jakąś chorobę. Aniu, zaraz to sprawdzę. Najpierw chcę się dowiedzieć, dlaczego do Jasnej Niepodległej oni mnie zaatakowali. Wiecie, ja im nic nie zrobiłem. Jajka im oddawałem, przecież grzeczny byłem i co jest grane? Czekaj, zobaczymy. Oni tutaj, ten miał tutaj jakiś list. Zaraz zobaczymy. Jaja dozna się przydadzą. Ducków tylko 9. Jejku, taki szatak chodzi, a tylko 9 ducków ma. Nie no, idź bogopalne. Dobra, schowajmy ten mieczyk i zobaczmy. Zobaczmy, co on tutaj kurczę miał. Rozkazy. Zachowaj czujność. Pewien Nord imieniem Maximus jest wrogiem Talmoru i szkodzi naszej działalności. Jeżeli jego osoba rzuci ci się w oczy, masz pozwolenie na likwidację bez względu na koszty. Uwaga, jest to osoba wyjątkowo niebezpieczna i zaradna. Jeżeli trafisz w ręce miejscowych służb, nie będziemy ci w stanie pomóc. Ku chwale dominium Aldmerskiego. Aniu, mamy przechlapane. Mamy przeciw sobie talmorczyków. No to nieźle tutaj się nam teraz dzieje. Co teraz? Musimy uważać naprawdę na co się dzieje. Musimy... O, jak ładnie ptaszki śpiewają. Musimy rozglądać się dobrze po terenie, bo naprawdę nie ma nic do śmiechu. No. Dobra, chodźcie dalej. Musimy obejść pękninę. Czyli jeżeli oglądają mnie konsolowcy, to jest Rift. Pewnie konsolowcy zazdroszczą nam grafiki, nam pecetowcom. O ile z tego co wiem, na Xboxie ta grafika jest jakaś taka względna, to na PlayStation podobno ona leży i kwiczy, przynajmniej tak słyszałem. Ale nie będę tutaj siał propagandy, jak to tak naprawdę jest, bo nie grałem na Playu, ale widziałem jak to wygląda na Xboxie. Czekaj, Aniu, w którą stronę to teraz mam iść? Gdzie jest ten niebieski znacznik? Niebieski znacznik na kompasie, jeszcze go nie widzę. Jeszcze raz rzućmy okiem na mapę. Tędy musimy iść. Jeżeli musimy iść tędy, tą drogą. I tędy, i tędy. Możemy sobie przejść przez skałę Szora, tak? Zobaczymy. Odwiedzimy skałę Szora. Co tam się dzieje? Pamiętasz, co to była skała Szora? Już tak. To była taka kopalnia. Pamiętasz, myśmy tam walczyli z pająkami, ale dobrze pamiętasz, tak? Już sobie przypomniałam. Czego nie wiesz? No mój i kuzyn to, walczy ze smokami. A ja, co czy ja to dostaję? Jest ta kopalnia, która się nazywało... Nie martw się, gościu, ZUS ci to wszystko wypłaci. Co? Czy to ta kopalnia, która się... Aniu, musisz mówić głośniej, bo ja ciebie nie słyszę na jednym. Czy to ta kopalnia, która się nazywała coś na coś z czerwona mgła? Nie. To troszeczkę ci się pomyliło, ale to nie szkodzi. Oha, ja tutaj mogę iść przez fort Zielony Mur. Z tego co ja pamiętam, on tam jest cały czas okupowany przez jakichś bandziorów. Ale mogę go też obejść, ten fort. I teraz mam audiotele, kurna. Walczyć z nimi, czy go obejść? Tylko z tego co ja pamiętam, oni chyba ostatnio dostali po dziubach ode mnie. O, jednak ktoś tam jest. Więc co, to jednak ich obejdę. Albo nie, żebyście nie powiedzieli, no że jestem jakimś tchórzem czy coś, nie? No i żeby lepiej już ich mieć za sobą, a z nie tego przed trola... sobą. Tak jest, z tego trola to żaden pożytek. Wezmę sobie broń długodystansową, czyli łuk. Bo tutaj się będzie działo. Poskradamy się troszeczkę. Żeby nas nie słyszeli. Zaraz sobie z nimi damy. Tutaj. No zaraz, zobaczymy. Na razie się musimy troszeczkę poskradać. Właśnie, ja was pytałem, czy poznajecie ten łuk. Ciekawe, czy kto z was poznał ten łuk. Co to jest za łuk? Fani RPGów będą wiedzieć, co to jest za łuk. A ja wam powiem pod koniec. Aniu, przypomnij mi, żeby widzom
odpowiedział na koniec, pod koniec filmu, żebym odpowiedział na pytanie, co to jest za łuk. Zobaczymy, kto z nich zgadł. Tu nikogo nie ma. Gdzie oni wszyscy poszli? Gdzie oni wszyscy są? Kurczę, ale wiem, że tu byli. A? Tam są mungury. Co? Na co ja wlazłem? Nie, tu jeszcze jakaś pajęczyna do mnie leci. Do widzenia. Nie, no jeszcze misiek. Jeszcze misiek mi tu przylazł. Ale ja tam... What the fuck? Co on to po ścianach chodzi, człowiek? Bają? Kurna. Sparaliżowałem miśka. Nie umrę w taki sposób. Jasne, że nie, Serena. Walcz, kobieto. Nosisz spodnie, więc walcz. A ten co, kulu odporny? No jasnej, niepodległej. Zaatakowali naszego trolla. Dobra. Koniec tego. Zrobimy sieczkę. Jest moja tarcza. Czas dać im popalić. Tak jest. Ja i my im zaraz pokazujemy. Pokażemy, znaczy, gdzie zimują raki, tak? No. A nie mogą nigdzie zimować. No szkurna, to wszyscy byli? Tak mało ich? No. Skąd to ciebie przylazł? Nie, no ja wam powiem coś. To był śmiech na sali. Ja nie wiem, czemu ja się w ogóle na nich czaliłem i traciłem czas. Mają, może weźmiesz śnieżny jad? Masz rację, Aniu. Dobrze, że mam cię za asystentkę. Po prostu powiedziałeś, że lubisz brać śnieżny jad. Aniu, on czasami mi się przydaje, wiesz, bo on jest potrzebny do tworzenia różnych trucizn. I te trucizny czasami się przydają. Na przykład ja lubię sobie często zatruwać strzały śnieżnym jadem. Co, znowu mamy kogoś tutaj? Co jest znowu? Masę pająków. To jak widzicie, przy eksploracji mapy jest tak, że co chwilę coś się dzieje. Także możemy tutaj, zwłaszcza to jest ważne dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę ze Skyrimem, bo mogą sobie potrenować na tym różnym rodzaju właśnie... A ten, co to za przybłęda? Aha, jej wizualny... magiczny pomagier. Może weźmiesz tam tych dwóch pająkarzów też śnieżny jad? Czy nie? Nie, ten co za dużo, to niezdrowo. Wystarczy mi. Ja mam trochę tych tam na składzie tego. Jesteśmy skała Shora. Widzisz, tutaj była ta kopalnia gdzieś. Mhm. Tam jest chyba wejście do tej kopalni. Już pamiętasz, gdzie jesteśmy? No, tutaj górnicy mieli po prostu problem, bo pająki weszły do kopalni, przejęły właściwie tą kopalnię i oni nie mieli się z czego utrzymać, bo pająki nie pozwoliły im tam wejść. Kto tam wszedł, to skończył jako... zaraz był zawijany w kokon i kończył jako pokarm dla tych pająków. No i był problem. No i problem, który rozwiązał kto? Wujek Bohum! No tatuś twój, no, ty już do mnie mówisz jak widz, masakra jakaś, no, nie no, słyszeliście to? Moja córka mówi do mnie jak widz, kurczę, no dobra. No pstro, kochanie, dobra, lecimy dalej, mamy przed sobą jeszcze też kawałek mapy, moi widzowie tutaj teraz, włącznie z moją córką, która również okazała się moim widzem, możecie pooglądać wspaniałe tereny. Mhm. Jedyne w swoim rodzaju. Tak, tym bardziej, że jeszcze teraz jakość karty graficznej i wydajność procesora. No następny misiek. Cały czas mi tutaj pieszczą oko. Chyba nie tylko mi. W zasadzie mógłbym na niego, wiesz, krzyknąć hejnem, żeby dał mi święty spokój. Ale tych niedźwiedzków tu jest za dużo, więc... więc będę je po prostu prał bezlitośnie. I do tego ta piękna muzyka, sentymentalna, która leci w tle, rozpieszcza moje serducho. Naprawdę, ja jestem w ogóle fanem takiej muzyki, więc... No dobrze, niech ci będzie. To nie są akurat kwiatki, ale ocet, ale niech ci będzie. Ja po prostu jestem fanem takiej muzyki i ona mnie uspokaja, ona mnie wycisza, ona mnie relaksuje. Co niektórzy z was mogą się dziwić, jak taka muzyka w ogóle może wpadać w ucho, ale mnie ona po prostu kupuje całego. Dobra, zobaczmy, gdzie my to jesteśmy.
To więc tak, pójdziemy. Tutaj pójdziemy w prawo. Ja lubię sobie mieć klarowność, gdzie jestem, gdzie się dokładnie znajduję, bo wiecie, różnie to bywa. Gdzie się podzieli ten troll i Serana? Dobra, wiesz co? Tym razem, żeby pokazać właśnie naszym widzom, żeby pokazać się, że nie tylko... kto tu teraz dzwoni? Nie odbieram teraz żadnego telefonu, dajcie mi spokój. Tylko telefonu na poważnie. Wysłałem SMS-a, rozłączyłem się. Dziadek Gremin dzwonił. Czekaj no. Anio, gdzie są nasze te... Pokój Kane, to znaczy, że głos uspokaja dzikie bestie. Pokażemy naszym widzom, o co tu chodzi. Jestem smoczym dziecięciem do jasnej niepodległej, więc nie muszę wszystkich zabijać, jeżeli nie zasługują na śmierć, prawda? Widzisz? Uspokoiłem go. Nie musiałem go od razu zabijać. Chodzi, Aniu, o to, że czasami nasze charaktery, nasze drugie ja, chcą być dobre nawet w grze. W produkcie, w którym możemy się tak naprawdę wyszaleć i pokazać nawet swoje złe oblicze. Ale niekoniecznie. Gramy po prostu według swojego sumienia i według swojego upodobania, tak? Możemy być przecież dobrzy, prawda? A więc tak, tutaj mamy iść w prawo. Pobiegniemy sobie troszkę. Mamy jakiegoś wilka. Dobre pieski. Pokrzyczymy sobie troszeczkę. Wykorzystamy właśnie tą moc smoczego dzieciaka. Tak jest. Słyszycie te dźwięki fajne? Och, ta muzyczka. Łechce moje uszy. Dobra. Czemu ja zawsze się biorę za takie terminy, no? Tu jakiś mieczek ktoś zgubił. Nie będziemy zbierać złomu po drodze. Złomu? No przecież... No to ja cię proszę, miecz. No co mi po takim mieczu? Sio mówię! Jakuj, to nie usłuchnie te wilczysko. To był ten od czerwonego kapturka, wiesz? Jego trzeba było kroproć. No. Znowu misiek. Patrz, jednym uderzeniem po prostu położył biedną kozę. Mogą szybciej zaraz zareagować, to koza by przeżyła. Moglibyśmy mieć kozie mleko. Kurczę, no gdzież jestem? Kozie mleko. Widzisz, ja tu miałem iść. Anno, nic mi nie podpowiadasz, gdzie ja miałem iść. No wiesz co, po co ja cię tu mam? No bo ja... Czy ja... No tak. Masz być moim GPS-em no tutaj. No wiem, ale... Następna w lewo, potem w prawo. Następna w lewo, następna w prawo. No przecież ja nie wiem wszystkiego z Karym. Jak to nie? To kto ma wiedzieć? Ja? No przecież... Mamy tutaj dróżkę. No przecież to ty w to grasz. Ja tylko podpowiadam niektóre rzeczy. No i z tobą nagrywam. No i mówię coś tam. No i mówię... Mów do mnie, kobieto, mów! Czekaj, gdzie ty jesteśmy? Tutaj. Dobrze, więc tutaj się ta dróżka skończy, więc troszeczkę będę pokazywał za pleców, troszeczkę z pierwszej osoby. No, teraz po prostu tą grafikę da się aż kochać. Jednak opłacała się inwestycja w procesor i kartę graficzną. To jest po prostu coś pięknego. A więc jesteśmy chyba na miejscu, coś czuję. Chociaż nie widzę niebieskiego markera. A co to za miejsce? Bardzo ładnie tutaj. No, ślicznie. Słyszycie te dźwięki? No. Kurczę. Kolejna jaskinia. Co ty, profesor? Już dość się nałaziłam po podziemiach, ale skoro chcesz wejść, idę z tobą. Ale ja tu nie będę wchodził do jaskini, bo kurna, co jest? Gdzież to jaskinia jest? Tutaj gdzieś? No dobra, ale Serano, ty musisz ze mną wejść, bo to jest przecież część questu. Nie przeszkadza mi ciemność, ale już dość czasu spędziłam w jaskini. Chodzicie, czy nie? Anio, no ci, kurde, muszę zamoczyć buty. Szlak. Nie chodź tutaj. Aniu, czy ja kiedykolwiek byłem tchórzem? Nie. No to o co ci biega? Kurczę, no gdzie jest ten niebieski marker? Gdzie ja tu mam wejść?
Czekaj, jaskinia Kamiennego Potoku, to ta, którą ja szukam? Jaskinia Kamiennego Potoku, to nie rozumiem, dlaczego marker nie wskazał mi tego miejsca. No ale dobra, trafiłem tutaj. Mój GPS, czyli curuchna moja, nie podpowiedziała mi w porę, gdzie mam skręcić. Cio, akcja! Action! Cio, action. Wiesz co, może tutaj... Pobawię się może troszeczkę w skrytobójce tutaj, bo nie wiem, co mnie tutaj czeka. Nie, no patrz, powiedzieć, będą na mnie czekać, a jednak tutaj weszli. Ja tutaj sobie wgrałem jeszcze... Co ja sobie tutaj wgrałem? Wgrałem sobie tutaj jeszcze bezpośrednio ze Steama modyfikacje na wysokie tekstury, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, są dostępne... O kurczę. Co jest z tym obrazem? Widzicie to? Coś tutaj jest. Widzisz to? No. Popatrz, przed nami jest mgła. Ja już z tym miałem do czynienia, Aniu. Wiesz, co to jest? Ja ci zaraz powiem, co to jest. Co? To jest, to są gazy. Jak tam wejdę, mogę się zatruć. Ale tam jest jego mość. Czekaj, może on w te gazy wejdzie. Jest dwóch jego mości. Także naprawdę trzeba uważać tutaj, co się robi. Bo pułapki są wszędzie. Oni tutaj nie wejdą, widzisz? Ale jak zdejmę z łuku? Kurczę, trochę spierniczyłem z tymi gazami teraz. Więc co zrobić sobie? Wezmę sobie magię. Rzucę w tym ogniem jakimś. Przywracanie nie, zniszczenie. Gdzie jest zniszczenie? Kurczę, zapomniałem, jaki koniec zniszczenia. Wezmę sobie płomienie, oburącz i wypalimy ten gaz. Widziałaś? Poszło! No. Widziałaś, jaka eksplozja? No. Wyczyścimy teren. Widzisz, ostrożnie, co oni tutaj mają takiego fajnego? Złoto. Nic właściwie nie mają ciekawego. Tylko złoto. No. Kurczę, trolu, straszysz mnie. Powolutku, pociągnij, czekaj, bo tu jest wejście. Pobawimy się troszeczkę w grilla. Grilla. Trolu, kurczę, bo mi się cały czas wydaje, że jak coś mnie tutaj atakuje. Dobra, weźmiemy sobie tutaj na jedną rękę pochodnię, na drugą miecz. Tego gościa żeśmy upiekli, a chociaż nie wygląda na takiego. Wytrychy są ważne. Zbierajcie wytrychy, gdy tylko możecie. Widać te tekstury HD? A to jest wytrych? No Aniu, to jest coś takiego zamiast klucza. O, widzisz, następna pułapka. Użyj linka. A, widzisz? Widzisz? No. To jest coś takiego, co otwiera się... Włamuje się do zamków właściwie, wiesz? Płoń. Płoń. Trolu, bierz ją. Bierz się. Bij ją, bij. Szybko! Dobra. Zobaczmy, co tutaj jest. Trochę tutaj chaos jest takim... Gdy mam towarzyszy przy sobie, to jest taki chaos trochę w tej walce. Ja jednak lubię walczyć samotnie. Ja jednak... sole ognia się przydadzą, bo mam... zbieram sole ognia dla Balmonda, który po prostu potrzebuje tego. Dobra, i tutaj co mam teraz? O, kurczę, patrz, jakiś drogi naszyjnik. Opłaca się go wziąć, bo można go nieźle sprzedać, a my lubimy handlować z kociakami, co nie? Z kradzitami, tak jest, fajne kociaki. No i tak wtedy oni się, jak kupią od nas fajne towary, to oni tymi ogonami tak merdają, kurna, bo są zadowoleni. Dobra. Krasnoludzki łup. O, to może być nice. Dobra, bierzemy to. Tu mamy jakąś lutnię finny, ale nie bierzemy tego. Bo coś mi się wyda... O, kupę złota. Łubin. Weźmiemy sobie łubina. Płytowe buty nie. Korona. Aniu, co myśmy mieliśmy stąd zabrać? Czekaj, dajmy tego questa. Zdobądź schemat ulepszonej kuszy. Szukamy schematu ulepszonej kuszy.
Schemat ulepszonej kuszy. Yes! Quest zaliczony! Wracaj do miejsca, w którym przebywa Soreen. Dobrze, to już mamy już dla Soreena jego ulubioną rzecz. Popatrzmy, co tu jeszcze od wartości jest. Ale to jest ciężar 1, a wartość jest 12, to bierzemy. Wszystkim można handlować. Chociaż ja już nie muszę, bo mam kasy tyle, nie? Że mógłbym sobie tu BMW-ce kupić i willę od razu, ale niestety to nie te czasy, nie ta bajka. Weźmiemy sobie diadem przewracania, a co się będziemy? Kostur odwagi. Cel nie będzie uciekać, ale nie, ja się kosturami nie bawię. To jest dla ludzi, ale nie dla takich jak ja. Wynosimy się stąd. A ciebie co? Posrało? Co on to taki? Aha, bo to zaś rycerz jest z tej srady. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj jest jeszcze. Słaba, powolna ta, weźmiemy sobie. Ektoplazmę nie bierzemy, bo na grzyba nam ona. I wychodzimy z tego marketu. Grzybki, weźmiemy sobie, zrobimy sobie zupę pieczarkową i będziemy widzieć podwójnie. Kto tam wyje? Masakra. Wychodzimy z tej jaskini. Piękne. I takich miejsc, jeżeli tutaj jeszcze nie byliście, spodziewajcie się, tego tutaj jest naprawdę sporo. Jaskinia, eksploracja mapy świata z Kirim, to jest naprawdę coś pięknego, nie Anno? No. Ej, co jest? Tu jest jakiś jełop. Ork! Czekaj. Może to... Kto to jest? Bandyta. Hej! Hej ty! To kiepski moment na zgubienie drogi. Co ty gadasz? No nie dadzą mi powalczyć, kurczę, nie, no ja towarzyszy następnym razem zostawię w domu, bo ja jednak lubię walczyć sam. Ale co on tutaj miał w tej skrzyni? O, pobawimy się teraz troszeczkę w otwieranie zamków, chociaż tu jest etap ucznia, plus perk na ułatwienie otwierania tego, więc tutaj... Jest. Tak, co tutaj jest? Skórzane karwosze, dziękuję, nie noszę. Wytrych 4, złoto 140. Thanks. Idziemy dalej. Tam się chyba niestety nie wydostaniemy do góry, więc będziemy musieli wyjść tą samą drogą, którą żeśmy weszli. Chyba, że... minerałów też nie potrzebuję. Na tym etapie gry już tego nie potrzebuję, ale wszyscy ci, którzy dopiero zaczynają przygodę ze Skyrimem, to jak najbardziej. I ja tutaj jeszcze zauważyłem coś takiego, bo zabrałem, pamiętasz, zabrałem tutaj jeszcze taką warto czytać właśnie, jest te wszystkie ulotki, które zbieramy. Ten rozkaz już czytaliśmy, wiemy, zaraz ten telefon wyrzucę przez okno. Do bractwa, to nie, kodeks to już krasnoludzki łup, nie, nagroda, nieśmiertelna krew. Notatki to już czytaliśmy. Rozkaz dla... To też, kurczę, Aniu, jak się to pismo nazywało? Coś z ulepszoną kuszą. Tak, ale to akurat nie o to mi chodziło, wiesz? No, też nie wiem. Kurczę, dobra, poczytam sobie te książki później, te wszystkie te ulotki, a zaprawdę powiadam wam, że... Ten, kto nie czyta książek w Skyrimie, robi sobie naprawdę bardzo wielką krzywdę, bo książki są fenomenalne. Jak fenomenalna jest ta grafika. Naprawdę... Te tekstury HD plus wymiana procesora z i5 na i7 dały naprawdę bardzo wielki... No ja widzę, co się tutaj dzieje. Ja mogę nagrywać z prędkością 60 klatek. Wtedy mi spadało do 30. Czyli po prostu wydajność procesora jest fenomenalna. No szkurna. Idzie stąd wyjść? Tak, wychodzimy z tego. I teraz tak jak obiecaliśmy sobie z naszymi widzami, tutaj się rozstaniemy i spotkamy się z nimi już pod... O, śnieg zaczął padać. Właściwie sypać, bo śnieg to pruszy, sypie. A ja w tej wodzie, z tą pochodnią, nie no, masakra jakaś, gdzie, jak się tam wychodzi? Tam muszę dobić do brzegu. Ja tutaj się z naszymi widzami, Aniu, tutaj się pożegnamy. Chyba, że weźmiemy ich w tym odcinku jeszcze do tej licei, co? Czekajcie, zobaczymy. Chodzi ci 8 funtów.
Ale do zimowej twierdzy jest, do zimowej twierdzy jest daleko, więc to jest jeszcze za wichrowym tronem. A. Więc po prostu spotkamy się z nimi już na miejscu, co nie? Tak. No właśnie. A my sobie tam po prostu dotrzemy. Z buta. Z buta. Tak jest. Dobrze mówisz. Będziecie mieli na ciastko i kawę. Tak, bo wy będziecie mieli teraz przerwę na ciastko i kawę. Wejdźmy do środka. Czy do jaskini. Wszystko jedno, po prostu wejdźmy. Cicho, kobieto. Dobra. Postanowiłem jednak tutaj włączyć już nagrywanie i jednak pokazać wam eksplorację. Łamię czasami swoje własne zasady, ale zasady są po to, żeby je łamać. Zobaczymy jednak... Ale nie wszystkie się zasady łamią. No oczywiście, że nie. Ale po prostu naszych widzów zabierzemy jednak do zimowej twierdzy za pomocą właśnie eksploracji mapy, a niech jeszcze zobaczą, jak ta mapa wygląda. Wszyscy ci, którzy wciąż się wahają, czy warto po tą grę sięgnąć, czy nie. W końcu po to tu jesteśmy, Aniu, żeby im pokazać takie rzeczy. No. Popatrzcie, ja wam teraz pokażę taki mały szczegół. Właśnie dlaczego warto eksplorować mapę, a nie skakać po niej po prostu na szybkich przejazdach. Tu jest na słupie taki zazwyczaj... O-o! Houston, mamy problemy. Jakiś rozbitek fruwa tam u góry. Coś mi się wydaje, że tu za chwilkę będzie bardzo ciepło. Tutaj na słupie jest takie oficjalnie ostrzeżenie, że gigant, który tutaj przebywa, ma pozwolenie na to, aby tutaj po prostu był. Czyli nie musimy go zabijać, a on nas też nie będzie atakował, bo nie będzie bronił swojego terenu. Także takie smaczki tutaj nawet są w Skyrimie. Widzicie, że tu o wszystko jest zadbane. No nie bez powodu gra otrzymała tytuł gry roku. Jej optymalizacja moim zdaniem również jest w porządku. Opa! Opa, koniku. A my, nie zatrzymując się, opa, jak ziemia się trzęsie, gdy ten mamut idzie. Tam jest jakiś misiek. Nie będziemy sobie... Zamgliło się strasznie. No. Widzowie też będą mieli mniej więcej teraz szansę na to, aby określić, ile trwa mniej więcej czasu dotarcie z tego miejsca, gdzie byliśmy tam, do tego miejsca, gdzie mamy się udać. Także widzicie, jest to kawał mapy. Ale ci, którzy nie mają jednak ze Skyrimem takiej większej styczności, będą po prostu mogli sobie ocenić, jak mniej więcej ten świat jest duży. A wiecie co? Jutro, 5 marca, jest premiera nowego DLC, oficjalny trzeci dodatek do Skyrim, Dragonborn. I oczywiście ja jutro z samego rana pędzę do MediaMarkt po... Nie do MediaMarkt, bo MediaMarkt nie lubię. Zacznie ich znielubiałem. Chamy i złodzieje, za przeproszeniem. Chociaż nie mam zwyczaju tak się wyrażać, ale bardzo mnie podirytowali. Pojadę sobie do Saturna, chociaż to właściwie ten sam związek. Patrz, wcześniej takich szczegółów nie było na tym śniegu. Że no, pięknie to jest zrobione. Także naprawdę grafika i maksymalne ustawienia. Ślicznie. No. Dobrze, że zainwestowałem w tą grafikę i w ten procesor, naprawdę. Nawet świetnie. Nie, no to po prostu widać różnicę, Różnica jest zauważalna i nawet Aniu, nasi widzowie to zauważą, pomimo tego, że film straci na jakości już podczas obróbki u nas na komputerze, drugi raz straci na jakości, gdy będziemy go wysyłać na YouTube'a, ale na pewno dostrzegą to zmianę w grafice, bo jest zmiana. Chociażby taka, że wszystkie te elementy, drzewa, domki, lasy, to wszystko nie buduje mi się bezczelnie przy samym nosem, tylko po prostu już jest. Czyli te renderowanie po prostu jest, buforowanie, ono się szybciej zbiera. Jeszcze co tutaj jest takiego ciekawego, to, że płyta główna, którą zakupiłem, bo płyta główna również nie jest tak, że ona jest nie bez znaczenia, płyta główna, ona po prostu ma wspomaganie dla twardych dysków, które mają bardzo wielkie pojemności. Ja na przykład mam twardy dysk, ja wszystkie gry instaluję na twardy dysk o pojemności 1 TB.
I właśnie ta płyta główna wspomaga tą wymianę danych z tymi dyskami dużej pojemności. No nie, nie, no po prostu on... Nie, on po prostu życia się nie boi. Znaczy, przepraszam, śmierci. Jeszcze tutaj troll leci. A troll jeszcze jego atakuje. Tutaj śnieżny troll. Gin pajasy. Nie, to chciałem. Anis, ty zostań na miejscu. Nie mieszaj się w to. Guziki mi się potem... Ty, bo on naszego konia atakuje. Ach, zadałem mu mocny cios. O, to ma być teraz ostateczne. Co? Co to było? Ha, Serana posprzątała tutaj. Dzięki, kobieto. Idziemy. No widziałaś? Ty dobra jest, nie? No. Ja cię kręcę. Ty, wampirku. Dobra jesteś. W te klocki. Ale jak... Ale kurczę, poleciała jak... Tego. Anis! Anis, chodź tu, grzeczny koniku. No, chodź tu, koniu. Tak jest, jedziemy. Jedziemy, koniku. Ach, te klimatyczysko, ach, tak jest. Jedziemy, jeszcze. Koniku. Nie, no na takiego trolla tam, ja mi się z konia nawet nie chcę schodzić. Tak. No. Wezmę sobie łuk. Nie wiem, czy ja teraz nie zboczyłem z trasy. Kurczę, chyba zboczyłem z trasy, jasne, że tak. Nie tędy miałam jechać. Na tej krzyżówce. Trole śnieżne nie cierpią ognia, więc potraktujemy go ognistą strzałą. Tak jest. Gdzie jest moja ognista strzała? A ciekawe dlaczego... O! Tak, ocieplimy go troszkę. No i... Przy okazji sparaliżowaliśmy go. Mydłem go! Mydłem! Dobijemy go mydłem! Mydłem go! Także wiecie jak się macie. Nie fikać wujkowi Bohunowi. Dobra, się Maximusowi. Co jest? Co jest? Aha! Ano, ja już wiem dlaczego mnie atakowali Talmorczycy. Czemu? Ja się zamieniam w wampira. A ty mi mówiłaś, że mam sprawdzić, tak? Mhm. Szybko musimy się uleczyć. Żebyś sprawdził swój stan zdrowia. Tak, to jest jak tatuś nie słucha córeczki. Także wszyscy rodzice, miejcie się na baczności. Dzieci czasami trzeba też słuchać. Widzisz, wyleczyłem się. Och, to ja się tu dziwię. Co mi tutaj tak czerwono przed oczami? Czemu mnie atakują ludzie wszyscy? Bo oni mnie biorą za wampira, kurna. No, Serana teraz powinna być zadowolona, bo jedziemy teraz już w nocy. A wampiry lubią noc? No, no właśnie, no wampiry tak. Tutaj jest następna forteca, w której lubią przesiadywać magowie. I tutaj konfrontacja z nimi jest jak najbardziej możliwa. Na razie tutaj nikogo nie widać. Oni się tutaj respawnują po 30 dniach czasu gry. Szkielet tam stoi, widzisz? Myk, nie ma. Na szczęście samych magów nie widać. Okej, wysłali tutaj tylko armię szkieletorów. Ale nie będziemy się teraz paprać nimi, bo my mamy misję do wykonania. Ewentualnie Serana się nimi i zajmie. Gdzież oni są do diabła? Dadzą Seranę. W końcu to nie drużyna pierścienia, że musimy chodzić cały... A zresztą drużyna pierścienia też się rozpadła. Każdy poszedł w swoim kierunku. No właśnie. Te 60 FPS-ów naprawdę mnie aż podnieca. No, ja się tutaj będę jeszcze kilka razy tym podniecał, ale to jest niewiarygodne. Gdybyście to widzieli, po prostu te możliwości techniczne tego procesora. Jakie są możliwości techniczne i7? Ja kupiłem 3770K. Nie podkręcałem go w ogóle i mam go na 3,5. Gdybym go chciał jeszcze podkręcić, to byłoby jeszcze bardziej nice. Ale o co się rozchodzi? Na przykład gdy renderuję film, gdy wcześniej renderowałem film, to program Corella po prostu obciążał mi procesor do takiego stopnia, że
nic już więcej nie mogłem zrobić na komputerze, tak? I piątka była obciążona aż do 98%. Natomiast i siódemka to samo zadanie robi, jest obciążona na czterordzeniowym procesorze z 8 wątkami, jest obciążona zaledwie w 18%. Także widzicie, to robi robotę. Procesor robi robotę i tutaj nie ma w ogóle o czym gadać. Tak jest, pokażemy mu. Zsiekacza. Szybko dać mu na mydło. Tak jest. Otoczymy go najpierw. Przygotujemy się do zadania ciosu. Misiu. Misio, chodź tu, Sisiu. Dobra, zatłukli go. Zabrali, zepsuli nam zabawę. Niedobrze oni. Aniu, widzisz co już widać na horyzoncie? Tak. Poznajesz to miejsce? To jakiś zamek. Jak, Aniu, jakiś zamek? Widzisz, to jest przecież zimowa twierdza. Pamiętasz, zostaliśmy tam już magami. Arcymagiem jestem, no. Dawno to było. Dawno, no Aniu, no przecież czekaj, no pokażemy widzom ile my mamy za sobą, tak? Czekaj, no Shift F2. Tak. Da się czy ile? Czy CRTL, czekaj, bo już nie pamiętam. A, dobra, mniejsza z tym, bo chciałem wam pokazać, jak godzin mam już przegrane Skyrim, no mnóstwo. Ale sypło śniegiem. No. Także nasze spotkanie dobiega powoli końca, bo wykonaliśmy właściwie już, można powiedzieć, obydwa questy. Jesteśmy prawie na miejscu. Aż dwa. A zwykle, wejdziemy do karczmy. Robimy tylko jeden. Mhm. Dobrze, Aniu, tylko zależy jaki to jest czyst. Zobaczymy, czy się tu coś zmieniło. Wciąż piece palą. Popytamy się. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, daj znać. Postanowiłem się go popytać, bo tutaj mam coś takiego, że w tym proroku, że opcjonalnie mogę zapytać oberżystów w miastach o kapłana ćmy. Opcjonalnie odwiedź Akademię w Zimowej Twierdzy i spytaj tam o kapłana ćmy. Opcjonalnie zapytaj oberżystów w miastach i woźniców. Tylko że akurat nie. W porządku, Nelakar? Mamy zadania opcjonalne, które. Doskonale się tu zadomowiłem. I nie było żadnych problemów. Masz na myśli innych klientów? Nie, nie ma żadnych problemów. Zawsze trzeba się spodziewać małych niesnast. Rozumiem. Daj mi znać, gdyby sprawy wymknęły się spod kontroli. Coś ty za jeden? Cieszę się, że temat Malina jest już zamknięty. A, to ty! A, dobra, znam gościa. O, sztabki słoto. Słoto! Dobra, zrobimy tak. Piszemy słoto. Drzemniemy się tu. No. Łóżeczko. W zimowej twierdzy się drzemniemy. No, ładnie. Przekąsimy coś, tak? Tak. Chyba co? Co znowuż? Co znowu? Znowu Haja! Gdzie oni są? Jejku! Masakra jakaś. Gdzie oni? Wampiry atakują w nocy znowu. No czy trzeba zrobić z tymi wampirami porządek raz na zawsze, bo wkurzają mnie już te wampiry. Dobra. Chowamy mieczyk. Ale jestem głodny. Ale tak naprawdę czy tylko grze? Home, sweet home. Sweet? Jakie są sweet home? Home. Te dźwięki smartfona, które słyszycie, to wszystko są wiadomości od was, moi drodzy widzowie. Czy to na Facebooka, czy to na... Pamiętasz jak tu... YouTube'a, a nie wchodzi mi w zdanie, dobrze? Dobrze. I żebyście mieli po prostu pojęcie, jak często od was dostaję pytania. Co warczysz? Co oni tutaj, czego oni tutaj szukają? Co jest?
Bóstwa ci sprzyjają. Co wy tu wszyscy robicie? Istnieje niewiele miejsc, gdzie można uprawiać mój zawód bez strachu przed prześladowaniami. Do następnego razu. A co jest kurza twarz? Dobra, prześpimy się. Kwatera Arcymaga. Idziemy do naszej kwatery Arcymaga. Przepraszam bardzo. Pokażę my naszym widzom, jaki mamy fajny pokoik, tak? Chciałam... A pamiętasz... Patrzcie, jak mamy tutaj fajnie. A pamiętasz, jak tam na dole musieliśmy tak zrobić, żeby tam jeden... Aniu, no wysłuch się, wyrzuć to z siebie. Chodzi mi o te duże oko. Duże oko. Niech no pomyśl, co ci może chodzić. Napijemy się tak. Aniu, nie mam podwojonej tej... Pamięci? Nie pamięci, tylko nie umiem się skupić nad tym, co robię i ty co do mnie mówisz. Czekaj. Zjemy sobie zielone jabłko. Może słodką bułeczkę? Jejku, tobie tylko te bułeczki w głowie. No nie ma już bułeczek. Jest słodka bułka, jeszcze 5 sztuk mamy. I prześpimy się, tak? Mamy 9 po południu, prześpimy się gdzieś tak do rana. I rano pójdziemy zainteresować się tym naszym punktem questu. Także i na tym dzisiaj skończymy. Którą mamy godzinę? 5:06, tak? Time? 7:58. Dobrze, czyli mamy jasno. Zjemy sobie śniadanko? Znowu? A co? Niech będzie to... Niech to będzie zużywane, chociaż gra na nas i wymusza tego, żebyśmy pomidorkę sobie zjemy, pieczeń sobie zjemy, napijemy się miodu. Gra na nas i wymusza systemu odżywiania się. Szkoda. Tej jednej rzeczy by mi brakowało. Oczywiście są na to jakieś modyfikacje, że nasza postać głodnieje. Beszeda troszeczkę o tym zapomniała, no ale... Oby udało ci się zwyciężyć w następnej walce. Dobrze. Przywracanie to pełnoprawna szkoła magii. Nie daj sobie wmówić, że tak nie jest. Dobrze, kobieta. Idziemy dalej. Dobra, i teraz, kurczę, skupmy się na punkcie naszego questa, żeby to dzisiaj już skończyć. Gdzie nas posyła odnośnik? Czekaj, no, bo ja coś tutaj źle zrobiłem. A, no właśnie. Jest. Odwiedź Akademię w Zimowej Twierdzi i spytaj tam o kapłana ćmy. Dobra, więc to na razie wyłączę, bo mi się tu teraz markery, wiesz, pomyliły. Więc będziemy pytać tutaj o kapłana ćmy. Trollu. Ty normalnie jesteś zbyt, że tak powiem, bestialski, więc czekaj tu, trolu. Dobrze wiedzieć, że w Skyrim żyją tak porządni ludzie. Dajesz starcowi nadzieję. Siema, rozumieć. Orzesz ty w mordę nietoperza, nietoperz przyleciał. Czekaj, no, to jest Batman, nie, to jest Spider-Man, nie, to jest Smok. Zaraz to z nim zrobimy, kur na porządek. Jestem stary. Ale jary, nie? Tak jest, zaraz mu zrobimy z tyłka się średniowiecza, a ja go zaraz to ściągnę na dół. Patrz, że se usiadł. Ale se usiadł. Potraktujemy go ogniem. Mydłem go! Mydłem! Mydłem i go umyjemy. Czekaj, Anio, ja tu teraz użyję magii. Zmusimy go do lądowania. Użyjemy krzyku, który nazywa się... Chodź! Nie wezwanie smoka, tylko... Smokogrzmot. Chodź do tatusia. Kici. Jest, trafiłem go. Ciekawe, jaki to jest smok. Czy to dzieje ogniem, czy czym? Ej, co to za smok? To jest jakaś nowa bestia. To nie jest smok. Nie, to jest smok. Co to cholera jest? Latający pies, koza? Co to ma być? Gdzie on poleciał? Koza. Widziałem, jak poleciał. No chodź do taty. Ale patrz, on jest inny! Patrz, jaki smok! On jest całkiem inny! Pierwszy raz z takim walczę! O, rzesz ty! Patrz, ile mi zabiera energii! Niegrzeczny smok! Schowam się za filarem! O, rzesz ty! Nie no, patrz, regeneracja!
Jejku, co ja to kliknęłem? Miksturki, miksturki, szybko, szybko, szybko! Aniu! Jeszcze z takim bydlakiem, żeśmy nie walczyli, co? No. Muszę wziąć mocne strzały. Gdzie jest moja supernowa? Gdzie jest supernowa? Jest supernowa. Teraz się z nim rozprawimy. Gdzie on jest? O, żeż ty! Jest, ze supernowej go. Jeszcze raz. O, żeż ty! Jeszcze takiego smoka nie widziałem. Jeszcze raz. Zdech w końcu? Cicho, zdech w końcu. Ja cię kręcę. Ale co za smok? Zmutował. Co to jest mut? Aniu. Zmutowanie to jest coś takiego jakby... ten smok, nie wiem, spotkał się z jakimiś innymi, zaatakował jakieś bakterie i on na skutek tego kontaktu z innymi bakteriami zaczął się przeobrażać w inną istotę, ale swojego gatunku. To znaczy, nadal jest smokiem, ale inaczej wygląda niż smok. Po prostu inaczej, inną ma budowę i tak dalej, i tak dalej. Ale widzisz, wygląda inaczej niż te wszystkie smoki, z którym żeśmy walczyli. Czasami miałem wrażenie, patrz, w ogóle ma inny szkielet. Ale jak się to stało? Pomimo tego, że mam w tej grze już przegrane około 600 godzin, ponad 600 godzin, to ta gra cały czas mnie zaskakuje. I to jest właśnie w tej grze wspaniałe, że możecie w nią grać tyle czasu, a ona was i tak zaskoczy. To jak teraz, nie? Co na... No, smocze łuski niby te same. Tak, Aniu. Także ja ci tutaj podaję takie dawki emocjonalne. Fajny smok, nie? No. Ale widzisz, zupełnie inny od Alduina. No, po prostu... No. A Alduin... Alduin to było to złe smoczysko, które żeśmy już dawno zabili w zaświatach. Kogo ja się tu mam pytać? Oni są chyba na wyższej kondygnacji. Nie wiem, kogo ja mam się tam zapytać. Gdzie oni są? Kurczę, gdzie ja tu mam iść? No zaczyna mnie to denerwować. Bo zaczynam tutaj błądzić. Chyba użyję magii. Magii jasnowidzenia. Żeby się dowiedzieć, gdzie ja mam iść do jasnej niepodległej, kogo się zapytać. Bo błądzę za tymi markerami. Ale taki właśnie jest Skyrim i to jest w nim swego rodzaju dobre. Mogę się za... No tak, stary ork bibliotekarz wszystko wie. Że mi też to do głowy nie wpadło od razu. Arcymag czy nie, moje zasady dotyczące ksiąg są takie same dla wszystkich. Tak jest, masz rację, Uragu. Zasady obowiązują wszystkich. Gdyby nie ty, cała ta wiedza mogłaby zaginąć. Uragu, potrzebuję znaleźć kapłana ćmy. Co ty mi o tym powiesz, co? Kapłana ćmy? Na otchłań, po co ci kapłan ćmy? Bo zabrał mi moje gumy Werther's Originals i potrzebuję odświeżyć sobie oddech. No, nie twojej babci z jakich ale interes. No po prostu swoje sprawy zachowam dla siebie. Powiedz mi tylko, gdzie to jest, okej? Dobrze, już dobrze, nie gorączkuj się tak. No. Oczywistym ruchem byłaby wizyta w cesarskim mieście. Kapłani ćmy mają przecież siedzibę w biało-złotej wieży. Czasami podróżują w poszukiwaniu prastarych zwojów. Na twoje szczęście jeden z kapłanów ćmy przemierza obecnie Skyrim właśnie w tym celu. Zatrzymał się, by przestudiować jakieś księgi w bibliotece, po czym wyruszył do Smoczymostu. Jeśli się pośpieszysz, może go tam odnajdziesz. Posrało cię do Smoczymostu? Przecież to jest kawał drogi. Nie obchodzi mnie, czy to twoje własne dzieło. Jeśli chcesz stąd jakąś księgę, przychodzisz do mnie. Smoczymost, kurde, no przecież to jest kawał drogi. A ty gdzie byłaś, kobieto? Gdzie ty się włóczysz? Po wszystkich knajpach i w ogóle. Gdzie jest troll nasz? Gdzie jest nasz piesek? Gdzie ty się podziewasz? Co ty powiesz? No nie, no ona po prostu jest bezczelna. I ty, ja ją szukam po wszystkich barach, a ona tutaj. Jeszcze się pytam, gdzie ja się podziewam. Masakra jakaś. Dobra, zobaczmy tutaj, co mamy wykonane.
W proroku mamy już wykonane opcjonalnie odwiedź Akademię w Zimowej Twierdzy i spytaj tam o kapłana ćmy. Oczywiście mógłbym sobie darować wszystkie misje opcjonalne, ale ja nie byłbym sobą, gdybym ich nie zaliczył. Już mam takiego po prostu psychicznego gwoździa, że gdybym tam nie poszedł i nie zapytał się, gdybym tą opcję opcjonalną nie zaliczył, gdyby to zadanie opcjonalne nie zaliczył, no to po prostu nie czułbym satysfakcji z tego questu. No tak, taki po prostu mam problem ze sobą, no. Demaskuję tutaj powoli moje problemy ze sobą. To nie jest problem, tylko po prostu chcesz wiedzieć, co się tu dzieje. Tak jest, oczywiście, no przecież po to wydaliśmy kasę na tą grę, żeby wiedzieć, co tu się dzieje do tej niepodległej, nie? No oczywiście, masz rację, córa. I się okazało, że to fajna gra, więc w nią grasz i ciągle cię zaskakuje. Zgadza się, znasz zaskakuje. Pamiętasz te gargulce, jak wyskoczyły z tych kamieni, jak użyły? A ja wiedziałam, że to będzie, no bo w innej grze też to się starzyło. No, w Oblivionie tak było. Spytaj ludzi w smoczym moście, czy nie widzieli kapłana ćmy i odnajdź kapłana ćmy, czyli zaliczyliśmy trzy zadania opcjonalnie, bo te trzy zadania opcjonalne, jak tutaj widzicie na ekranie, wystarczyło wykonać jedno z nich, aby zaliczyć wszystkie trzy. Myśmy akurat zapytali się oborżystę, byliśmy w zimowej twierdzy, pod zimową twierdzą byliśmy właśnie w tawernie i tam zapytaliśmy się właśnie czy ale akurat nie było takiego dialogu do rozwinięcia, zapytać się właśnie o tego kapłana, no nie szkodzi, ale opcjonalne mamy załatwione i teraz musimy iść do Smoczego Mostu. Zobaczmy, gdzie jest Smoczy Most. Nie tak to miało być. To jest... Aniu, ja wiem, gdzie jest Smoczy Most, ale chciałem widzom pokazać, wiesz? Czekaj, J. Smoczy Most. Muszę na to najechać i kliknąć M. Wtedy mi pokaże cel na mapie. Smoczy Most jest tutaj. Jest koło Samotni, a my jesteśmy... Ho, 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 ach, aż kurna. No ale gry RPG już mają tak w swoim charakterze, że każą nam przemierzać ten świat na 1000 sposobów, żebyśmy coś odnaleźli, znaleźli, a ja nadal nie umiem znaleźć cholernych jakut Jezbej. Nie wiem, gdzie one są. No dobra. Także moi mili widzowie, ja tutaj zagoszczę sobie jeszcze, pójdę do mojej... Nie, tak to miało być. Nie. Nie, tu chciałem iść. Anno, czemu mi nie podpowiadasz, córo ty moja? Kochane dzieciątko, nie mówisz mi nic, że mam iść do góry. No jasne, bardzo śmieszne. Miałem iść do mojej kwatery. Do jasnych... Nie będę się wyrażał czego. Oko Magnusa tutaj, lecz zaginione. Wiem, co chciałeś przeszło powiedzieć. Nam koło nosa. Drewis, co robisz w moich komnatach? Mam cię potraktować mieczykiem? Tak, także my sobie tutaj odpoczniemy z moją córką, z naszymi towarzyszami, z Seraną, a nawet naszym trollem... Nie, troll został na podwórku, niech se marznie, nie? Że to kurde zwierzak jest, nie? No, gdzie tutaj na komnaty będzie mi się pchał? Kubka popiołu tu po kim została, nawet nie wiem po kim. To jest masakra, co tu się wyrabia, nie? Serano, ty się zrelaksuj. Czekaj no. Co jest do jasnej niepodległej? Nie mogę z Seraną, nie mam tej interakcji takiej, że mogę dać jej, żeby się zrelaksowała. No, no dobra, to trudno. To się w takim razie nie relaksuj, ja się zrelaksuję. Więc tak, ja sobie usiądę na tym krześle. Światło mi zgasło. Aniu, znowu nie zapłaciłaś rachunku za prąd. A zawsze mówiłem. Spłacaj wszystkie rachunki, a to ty nie. Nie, tato, potem i potem, o, siedzimy po ciemku. Dobra, to sobie usiądę może na tym krześle. I tym miłym gestem się rozstaniemy z naszymi widzami. Moglibyśmy poczytać jeszcze jakąś książkę, ale niestety czas nas goni. Więc my sobie tutaj, patrz jakie oczy świecą. Siadaj kobieto. Ty nawet posłuchała. No i my tutaj pożegnamy naszych widzów i no tak, no na dzisiaj już kończymy nasze spotkanie. A ja kocham. Aniu, ale za chwilkę lecą twoje bajki. Za chwilkę jest za 10:08 i za chwilkę za 5 minut zaczynają się My Little Pony, ta twoja bajka ulubiona, pamiętasz? O, no. Te małe pyskate konie. No. Nie są pyskate.
Nie, gdzie tam wcale. Przecież ten Pinkie Pie to jest postrzelana po prostu. Masakra jakaś. A daj ty mi spokój. Jest najlepsza w przygotowaniu przyjęć. No i jest. A daj ty mi spokój. A najlepszy to jest ten kredens i ten fioletowy piesek, czy jak to tam. Nie no, Sammy George, czy jak mu tam się nazywa. George? Nie. Jak jest to w George? Tam nie ma żadnych kucyków o imieniu George. Dobra, to w takim razie ty sobie pójdziesz za chwilkę pooglądasz te swoje Miley, ty kucyki, a ja żegnam się już z wami, moi mili widzowie. Mam nadzieję, że usatysfakcjonował was dzisiejszy film, ponieważ pisaliście w komentarzach ostatniego, że chcecie więcej eksploracji. Dałem wam to, dałem wam eksplorację, ale nie zawsze tak będzie. Nie zawsze tak będzie, że daję wam tyle z eksploracji. Im mniej ja wam pokażę eksploracji, tym więcej wam pokażę samych questów, bo wiadomo, że czas antenowy nie jest bez ograniczeń. Także mam na... Kobieto, usiądź sobie, bo chodzisz jakbyś była poszalona w nogę. Także to wszystko na dzisiaj i zapraszam, spotykamy się w kolejnym odcinku z Zimowej Twierdzy. Będziemy zmierzać ku Smoczemu Mostu, a po drodze zobaczymy, czy coś jeszcze, jakiejś misji pobocznej sobie nie wykonamy. W takim razie żegnam was serdecznie. Mówił dla was wujek Bohun i... Ania! A to był The Elder Scrolls 5 Skyrim z dodatkiem Dawnguard. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Żegnamy. Żegnamy. Żółwik, beczka i... Piąteczka! Tak jest. Samo już mówimy, do widzenia. No dobra, spadamy, bo już nas dołają dość. Dobrze.